Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w czytaniu na listopad 24. No niestety muszę na chwileczkę zatrzymać, zanim zacznę, przepraszam. Okej, to co na Was będzie jeszcze wpływać w listopadzie z przeszłości, to jakiś nieuwolniony lęk, jakieś wewnętrzne rozdarcie, jakaś nieumiejętność podjęcia decyzji, życie w męce niezdecydowania, czy w jakimś rozdarciu. I tutaj trzeba będzie się temu przyjrzeć, bo to tak jakbyście w listopadzie jeszcze na to przysłowiowe drzewo nie weszli i tej sprawy nie przepracowywali, a jest konieczność jej przepracowywania. Prawdopodobnie chodzi o jakiś lęk, który was blokuje, który was do tej pory blokował i on powoduje jakieś stanie, czy w upartej postawie, czy w takiej walecznej postawie, takiej nieufnej postawie, czyli tutaj to, co na was wpływa, to nieufność. I widać tutaj, że macie jakieś pragnienia, czy nowego początku z kimś, czy świeżego startu w swoim życiu, ale ta nieufność może was blokować. I pokazuje się słabość i nerwowość wynikająca z jakiejś nadmiernej kontroli, tak? Król mieczy w odwrocie, czyli brak równowagi. To może być jakaś kwestia nadmiernego tkwienia w umyśle. To też jest tutaj dwójce mieczy, więc dla was będzie tutaj istotne przyjrzeć się swojemu umysłowi. Bo widać, że jakieś tutaj pragnienie prawdopodobnie związane z kwestiami uczuciowymi, tej dziewiątce kielichów macie, ale głupiec w odwrocie sugeruje, żeby ten nowy początek był możliwy, to potrzebujecie z jakiegoś rodzaju nieufności wyjść i trybu walki, czy jakiegoś jakiejś takiej nadmiernego kontrolowania siebie czy innych. Co może powodować wasz brak równowagi wewnętrznej. I to jest jakaś sprawa z przeszłości. Te lęki, które jeszcze są nieprzepracowane i które jeszcze w listopadzie mogą się odzywać. Jest możliwe w listopadzie, moi drodzy, spotkanie kogoś, spotkanie z kimś, czy nawet budowanie relacji z kimś. No, dla tych, którzy są już w relacji, czy z kimś się spotykają, no to nadal w listopadzie będą. A dla tych, którzy z nikim się nie spotykają, czy z nikim się nie spotykali do tej pory, no to zaczniecie się z kimś spotykać. W tej dwójce kielichów i w tej trójce monet to może być jakaś osoba związana z waszą pracą zawodową, czyli jakiś wasz współpracownik. No i oczywiście tutaj może dojść do spotkania takiego do jakiegoś spotkania na tle zawodowym z kimś. Ale to może być też spotkanie nie na tyle zawodowym z kimś. Może być to spotkanie z kolegą czy z koleżanką z pracy, ale na tle uczuciowym. Czyli tutaj ewidentnie pokazuje się jakaś relacja. Czy dojdzie do spotkania po prostu, czy dojdzie tutaj do budowania jakiejś relacji, czy po prostu dla tych, którzy już w relacji są i z kim się spotykają, to ta relacja będzie trwała nadal. Natomiast jeżeli chodzi o waszą jaś, to pokazuje się ten aspekt silnych lęków
i po prostu jakieś silne lęki, czy po prostu może aspekt waszego umysłu może powodować jakiś zastój w tych kwestiach uczuciowych czy relacyjnych. Raczej będziecie w listopadzie no, tym umysłem się kierować i w tych kwestiach uczuciowych zachowywać umiar. Czyli tutaj nie widać jakichś wybuchów namiętności czy jakichś wybuchów emocjonalnych, tylko raczej umysł was będzie, przepraszam, mocno. Niestety reklama, umysł was będzie mocno tutaj blokował przed czy jakąś taką nadmierną wylewnością emocjonalną. Więc jakichś wybuchów uczuciowych czy emocjonalnych nie będzie. Nawet jak będziecie się z kimś spotykać, no to będzie raczej na zasadzie jakiejś takiej spokojnej współpracy. Dalej mamy otoczenie. No, otoczenie może was zachęcać, mogą być takie bodźce z otoczenia do osiągnięcia jakiegoś sukcesu, czy otoczenie mogą być jakieś takie bodźce, które no, mogą was zachęcać właśnie do odniesienia jakichś sukcesów, bycia rozpoznawalnym tak szerzej. Może się też pojawić jakaś osoba pewna siebie w waszym otoczeniu, tej szóstce buław. Ale mi się wydaje, że to jest o was, że będziecie mieli ochotę odnieść jakiś sukces, być bardziej rozpoznawalnym, bardziej na świeczniku, ale tutaj będziecie musieli zwrócić uwagę na swoje przekonania, czy czasami jakieś przekonania was nie będą blokować, czy po prostu brak zaufania, że wam się uda, tak? Bo mogą się pojawić jakieś okazje do awansu, do bycia na świeczniku, do jakiejś takiej większej rozpoznawalności, ale to, co was może zahamować, to brak wiary w siebie czy brak zaufania. Jeżeli chodzi o wasze nadzieje i obawy, one się będą koncentrować głównie, jeżeli chodzi o sprawę związaną z pracą czy pieniędzmi. Niektórzy czekają na poprawę sytuacji finansowej i nie mogą się doczekać, i mogą mieć takie poczucie w listopadzie, że się już chyba nie doczekają. A ci, którzy szukają na przykład pracy, to też mogą mieć takie poczucie, że chyba już tej pracy nie znajdą. Widać jeszcze jakiś tutaj nieporządek, czy w kwestiach związanych z pracą, czy z finansami u was. Siódemka monet. Rycerz monet w odwrocie. Może niektórzy szukają tej pracy, może niektórzy chcą zmienić pracę, może niektórzy chcą poprawić sytuację finansową i nie wiedzą w jaki sposób. Więc tutaj uważajcie właśnie, żeby się nie poddawać, bo możecie mieć tutaj w tej szóstce buław z otoczenia jakieś okazje do pozytywnych zmian i ważne, żeby ich tutaj nie przegapić takim podejściem, że chyba mi się już nie uda i chyba już nic się nie poprawi, tak? W tych kwestiach związanych z pracą czy finansami. No i jeszcze się dużo wam szykuje tego przebywania w umyśle, w tej trójce mieczy, jeszcze jakiegoś zamętu w głowie. I dla wielu to może być lęk przed okazaniem komuś uczuć, nawet właśnie jak się tutaj będziecie z kimś spotykać. W tej trójce monet i w tej dwójce kielichów, to może być tak, że jakiś lęk przed bliskością może wam towarzyszyć. Może być tak, że w kwestii tej relacji będziecie mocno w umyśle, możecie być zdezorientowani, możecie mieć takie wahania, czy tej osobie o uczuciach powiedzieć. Także wielu z was potrzebuje się w listopadzie przyjrzeć swojemu lękowi przed bliskością i przed okazaniem uczuć. Bo to może być wynikiem waszego umysłu, że mocno jesteście w umyśle, ale może być też wynikiem jakiegoś zranienia czy jakiejś traumy, która jeszcze tutaj, prawda, może się w listopadzie odzywać. Umysł to na pewno, bo mamy króla mieczy, ósemkę mieczy. A co było tutaj? Jeszcze niech sprawdzę. Tak, albo to jest aspekt wewnętrznego dziecka, który was tutaj blokuje, albo macie
Jakieś przykre wspomnienia kojarzące się z poczuciem krzywdy tu się jeszcze pokazują. One mogą być związane z waszymi lękami, z jakąś sytuacją z przeszłości. Jakieś wspomnienia z przeszłości mogą być związane dla niektórych z nieudaną relacją, nieudanym małżeństwem albo na przykład osobą trzecią. Jest ta trójka mieczy. Że w przeszłości jakaś osoba trzecia mogła wam narozrabiać w związku. Czy jakieś osoby trzecie mogły wam przeszkodzić w tych sprawach miłosnych? I to jeszcze by było tutaj do uwolnienia. I temu jeszcze by się tutaj należało przyjrzeć. Listopad to jeszcze okres tęsknienia za kimś lub za czymś. Też u koziorożca była lekcja pokory. U was też jest lekcja dla ego. Lekcja pokory i tutaj ciekawe, że się pokazuje rozstanie, podczas gdy mi się to pokazuje dwójka kielichów i trójka monet, więc no dla niektórych to może być chęć. Czyli tak, dla niektórych w tej dwójce kielichów i w trójce monet to będzie chęć tworzenia jakiejś relacji stałej z kimś czy spotkania, a dla niektórych, bo tutaj mamy ogólne czytanie, to będzie rzeczywiście tworzenie tej relacji i spotykanie się z kimś. Skoro się pokazało rozstanie, no to albo to rozstanie z kimś jeszcze będzie miało miejsce w listopadzie, albo to rozstanie to jest ta trójka mieczy, czyli jakaś sprawa właśnie, te przykre wspomnienia właśnie. Tu się z kimś rozstaliście i to może jeszcze na przykład dla tych, którzy zaczną się spotykać tutaj z kimś na przykład, bo nie wszyscy pewnie, niektórzy się zaczną z kimś spotykać, to ta sprawa z przeszłości jeszcze was tu może blokować i możecie mieć lęk przed okazaniem komuś uczuć. Bo tutaj, tak jak mówię, te dwie karty mogą oznaczać, że rzeczywiście z kimś się będziecie spotykać i tworzyć tą relację, ale to może być wyraz waszych pragnień po prostu, żeby z kimś relację tworzyć, czy z kimś się spotykać i tak czy inaczej, czy tak czy siak, to jakieś rozstanie z przeszłości tutaj, jakieś przykre wspomnienia mogą być tutaj przeszkodą przed okazaniem komuś uczuć, tak? I możecie mieć taki właśnie zamęt w głowie, czy bardziej się otworzyć na tą osobę, czy nie. Również właśnie dla tych osób, które nie będą się jednak z nikim spotykać i tworzyć relacji, to właśnie te dwie karty mogą wyrażać tęsknotę za relacją, ale też zwróćcie uwagę w dwójce kielichów na aspekt idealizacji, czy czasem nie idealizujecie sobie spotkań, tak? Czy relacji z innymi ludźmi. To chyba tyle ode mnie, moi drodzy, na listopad. Tak czy inaczej trzymam kciuki, szczególnie za pozbycie się tutaj tych przykrych wspomnień. Prawdopodobnie z jakiejś byłej relacji. Przepraszam, bo te reklamy są niemożliwe. Po prostu coś okropnego z tymi reklamami. No ale taką mamy rzeczywistość. Dobrze, tak czy inaczej trzymam kciuki za listopad, oby był jak najbardziej dla was udany i słyszymy się w grudniu. Pozdrawiam.